Wydaje się, że najbliższa rodzina jest od tego, żeby można jej było powiedzieć wszystko i liczyć na wsparcie, zaufanie, zrozumienie. Okazuje się, że są takie rzeczy, o których większość ludzi rodzinie nie mówi, bo się boi, bo nie wie jak, bo ma czasami problem ze sobą, jak zakomunikować to światu. Na przykład taką sprawą jest kwestia transpłciowości, jak powiedzieć rodzicom, że mieli syna, a za chwilę będą mieli córkę. Z czymś takim mierzy się według badań ponad 60% osób, czyli z problemem powiedzenia rodzinie o takich sprawach. I chcielibyśmy ten trend odwrócić, a konkretnie chce to zrobić Piotr Jacoń, który sam ma transpłciową córkę i napisał książkę na ten temat. My, trans, polecamy Państwu, wstrząsająca książka, wywiady z rodzicami takich dzieci, ale także z osobami, które mają coś na ten temat do powiedzenia, albo mają podobne przeżycie, albo zajmują się takimi osobami. Chcemy, żeby Państwo w tę książkę sięgnęli, niezależnie od tego, czy Państwo spotkali się z takimi sytuacjami w swoim domu. Piotrze, to co powiedziałem chyba też działało i w Twojej rodzinie, bardzo tolerancyjnej, otwartej, gotowej na przyjęcie każdego wyzwania związanego z dziećmi, a jednak Twoja córka długo się nosiła z tym, żeby Was poinformować. Bo ona chyba długo się nosiła z tym, żeby siebie poinformować. Bo często jest tak, że osoby transpłciowe, no one najtrudniej mają same ze sobą. Znaczy one muszą siebie odnaleźć. I potem odnajdują siebie, a to, co znajdują, jest trudne. Tak? Znaczy to nie jest takie łatwe i oczywiste, i one doskonale o tym wiedzą. I wtedy to zestawienie z rodziną bywa rzeczywiście, bywa kłopotem. W ogóle to takie wyjście do świata nagle. Często to wyjście do najbliższego świata okazuje się najtrudniejsze. To jest bardzo przykre. Rzeczywiście ta książka kończy się w sumie czymś pesymistycznym, bo ona się kończy statystyką, że tylko 25% matek, które się dowiadują o tym, że ich dziecko jest transpłciowe, mówi okej, dobra, chodź do mnie. Ile ojców? I tylko 15% ojców. Tak. Zawsze przy takich okazjach rozmawiamy o rodzicach. Czy coś czuliście, podejrzewaliście? Mówiłeś o głębokim smutku swojego dziecka, które właściwie na początku nie miało żadnych przyczyn. Tak, i to jest najgorsze. Znaczy jakby szukanie tych przyczyn, znaczy widzicie smutek, widzicie depresję, wiecie, że coś jest nie tak i wchodzicie w jedną uliczkę, drugą, trzecią, czwartą i każda z nich okazuje się ślepą uliczką, bo to rozwiązanie jest jeszcze za zakrętem. I nie, my nie podejrzewaliśmy, tego nie podejrzewaliśmy. Natomiast martwiliśmy się o nasze dziecko. I w tym momencie, kiedy się dowiedzieliśmy o tym, jak jest, to... to było oczywiście ulgę? Znaczy, najpierw to był szok, a potem rzeczywiście to była ulga, bo sobie uświadomiliśmy, że w gruncie rzeczy to nasze dziecko najgorzej już miało. Znaczy ono będzie miało teraz trudno, ale to, co najgorsze, to jest za nim. Więc teraz chodzimy naprawdę na... może wyboistą, może krętą, ale jaśniejszą drogę. I to rzeczywiście, no to za tym światłem idziemy. Żyjemy dzisiaj w takich czasach, że każdy jest ekspertem od wszystkiego. Każdy, kto ma kabel od internetu w domu, czuje się uprawniony, żeby w internecie objawiać światu, jak ten świat według niego jest skonstruowany. I jak się poczyta te komentarze internautów na temat transpłciowości, no to sami eksperci, jedni twierdzą, że to przez inwazję LGBT, drudzy, że to choroba psychiczna, więc trzeba leczyć, trzeci, że no teraz jest taka moda, więc sobie dzieciaki wybierają, kim chcą być. Jak się czyta te bzdury, to oczywiście łatwo się oburzać i mówić, że to hejterzy, że ludzie, którzy mają siano w głowie, ale tak naprawdę często piszą to osoby niedoedukowane w tej kwestii. Tak, to oczywiście przykro to czytać i przykro słuchać, ale należy się nad źródłem zastanowić. Znaczy my po prostu nie mamy wiedzy na ten temat. Nikt nam tej wiedzy nie daje. Chodzi mi o to, że to nie jest wybór, prawda? W szkole się o tym nie rozmawia. Zresztą to, że te dzieciaki, ci ludzie, którzy w pewnym momencie uświadamiają sobie, że są osobami transpłciowymi, to ich długie poszukiwanie bierze się także stąd. Znaczy, bo to nie jest pierwsza rzecz, o której sobie myślicie. No dobrze, coś ze mną jest nie tak, to może jest właśnie to. To jest gdzieś na samym końcu, a jest na samym końcu, bo tak niewiele o tym wiemy. Wtedy, kiedy moja córka nam powiedziała, że jest córką, to oczywiście my się jako rodzina zaczęliśmy sobą jeszcze mocniej zajmować. Tak? To było wyzwanie rodzinne, ale w pewnym momencie to się stało dla mnie wyzwaniem zawodowym też, bo ja poczułem, że przede mną się otwiera jakiś taki, znaczy otworzyły się drzwi, o których istnieniu owszem wiedziałem, ale nie do końca wiedziałem, co za nimi jest. Mm. I wtedy postanowiłem zrobić reportaż. I też taki reportaż, który jest właściwie trochę moją opowieścią, bo to jest perspektywa rodziców. Tak? Wszystko o moim dziecku jest opowieścią rodziców osób transpłciowych. Także dlatego myślałem, żeby to byli rodzice, bo pomyślałem, że to jest taki neutralny, wspólny mianownik. Znaczy, to jest na tyle trudny temat, że jeżeli to pokażę z perspektywy rodzica, a rodzic jest no, takim jednym z nas, no, nie wiem, jesteśmy rodzicami, może będziemy rodzicami, tak? Myślimy po prostu, martwimy się o swoje dziecko, nie musimy myśleć już o transpłciowości, po prostu martwimy się o swoje dziecko. Więc jak zobaczymy innych rodziców, którzy mają właściwie podobnie, znaczy oni też się martwią, tylko już mają tę diagnozę, to może łatwiej będzie nam zrozumieć, w jakiej oni są sytuacji i ostatecznie w jakiej sytuacji są ich dzieci, a więc de facto zaczniemy rozumieć transpłciowość, tak? ten problem. Chcę się zapytać, czy twoja córka kiedykolwiek mówiła ci, jak w tym przednim życiu czuła się w swoim ciele? Jakim to cierpieniem ją napawało? Trochę, znaczy my oczywiście dużo ze sobą rozmawiamy, ale to nie są łatwe tematy, więc to nie jest tak, że mieliśmy wiele takich rozmów. Ja szukałem trochę pretekstu i tak jak ten reportaż był dla mnie pretekstem, żeby na przykład pogadać z innymi rodzicami, nie iść na terapię, tylko pogadać z nimi, to książka była pretekstem, żeby no w sumie ostatecznie, żeby z córką o tym porozmawiać. Znaczy, że to jest taki, no, słuchaj, zobacz, no to usiądźmy, tak? I rzeczywiście Wiktoria mi trochę o tym opowiadała i to jest trudna rozmowa. To jest, dysforia jest bardzo trudnym, bardzo ciężkim, dramatycznym poczuciem. I to takim poczuciem, to jest jak taki wszczepiony chip. Ono po prostu tam jest i czasami daje o sobie znać. I chyba to jest najgorsze, znaczy, że nigdy nie można powiedzieć, że ta historia już się opowiedziała. Ona się ciągle opowiada, ciągle będzie się opowiadała i nie do końca wiemy jak. Więc chciałbym, żeby ktoś przeczytał tę książkę, to może chociaż trochę będzie... Znaczy zrozumie, jak to jest skomplikowane, żeby uciekł od takich prostych etykiet. Najczęstsza to jest to, że to jest taka fanaberia, tak? I że nikt sobie z fanaberii takich rzeczy nie robi. Jak się urodziłeś kobietą, to jesteś kobietą. Jak się urodziłeś facetem, to jesteś facetem. Oczywiście szukamy prostych rozwiązań w gąszczu skomplikowanych kwestiach, tak jak mówisz. A czy to nie jest tak, że ta troska, o której mówisz, jest podwójna? No bo po pierwsze jest troska o dziecko, jak ono sobie poradzi psychicznie z tym procesem transformacji, bo to nie jest tak, że dzisiaj jestem chłopakiem, że jestem dziewczyną, przyłączyłem pstryczek i nagle się wszystko zmieniło. To jest proces i to długi i bolesny na wielu poziomach, ale też jest troska o to, jak to dziecko będzie odbierane przez otoczenie, bo jednak żyjemy w rzeczywistości, która uwielbia piętnować. Tak, no i to dziecko to wie, więc to jest... Znaczy to wie, że jest mu ciężko. Choć z drugiej strony, przez to, że ja też zacząłem więcej o tym mówić i właściwie też było pewne ryzyko, że jak zacznę o tym mówić, to też się spotkam z różnymi reakcjami, to ostatecznie one były bardzo dobre. Znaczy one były pozytywne, bo nie wiem, no może ludzie jakoś tak szli za tym, że no okej, no ojciec, tak, to ojciec wie. Tak? Rodzic. Natomiast dla mnie większym problemem jest to, że to państwo jest tak zorganizowane, że zostawia tych ludzi zupełnie samych sobie. Ono ich właściwie nie widzi. Udaje, że ich nie ma. Znaczy nie ma żadnych procedur, ani prawnych, ani ostatecznie medycznych także. Tak? No, dla Narodowego Funduszu Zdrowia Osób Transpłciowych nie ma w tym kraju. Dla sądów są, ale to też jest trochę taka wolna amerykanka, co z tym zrobić. Nie ma prawa, które chroni tych ludzi. Zresztą trochę w tej książce też o tym jest. To też jest przykra, smutna opowieść, bo ona pokazuje, że był taki moment, to był 2015 rok, kiedy było prawo, które mogło naprawdę także mojemu dziecku odmienić życie, czy bardzo to życie uprościć przy całym jego skomplikowaniu. To prawo zostało uchwalone, prezydent Andrzej Duda je zawetował, ale to weto wróciło potem do Sejmu i nikt nie miał siły, odwagi, chęć, determinacji, zainteresowania, żeby chcieć to weto odrzucić. Gdyby ktoś je odrzucił, to są konkretni ludzie. To ta rzeczywistość osób transpłciowych w Polsce byłaby naprawdę inna, bo cywilizowana, a teraz nie jest. Piotrze, na końcu chcę zapytać cię, czy kiedykolwiek przeszła ci przez głowę myśl, żeby odrzucić swoje dziecko? Nie. Nie, znaczy w tym sensie chyba mam prosto, tak? Znaczy, ponieważ nigdy nie miałem tego dylematu. Więc dla mnie to jest prosta droga. Znaczy ani ja, ani moja żona nigdy nie mieliśmy takiej myśli w sobie, więc tak, to życie jest prostsze, jak się nie ma takiej myśli. Oby inni rodzice też nie mieli takich myśli, bo czasami z Dorotą zastanawiamy się, jak to w ogóle jest możliwe, że rodzic może swoje dziecko widzieć w momencie, kiedy ono wybiera jakąś swoją drogę, jaka by ona nie była. No ale to już na inną dyskusję. Bardzo ci dziękujemy, polecamy państwu tę książkę, zwłaszcza tym, którzy czują, że są niedoinformowani w tym temacie, a chcieliby wiedzieć, jak jest naprawdę, a nie opierać się na internetowych mitach. My, trans, Piotr Jacoń, polecamy także dokument Piotra ze wstrząsającymi opowieściami rodziców, które zostają na długo w naszej pamięci. Dzięki.